Chrystusie swą nadzieję mam. Nim światło me ma moc i pieśń, opoką on fundament mój pewnie prowadzi w noc i w dzień. Miłość i moc pokoju to serdecznie na dzisiejszym koncercie charytatywnym poświęconym dzieciom z Bangladeszu. Witamy również internautów i cieszymy się, że możecie oglądać ten koncert. Przed Państwem zespół Piątka dla Jezusa. Bliźniaczki Nina i Nela, Nastia oraz siostry Lila i Ola. Stojący przed Państwem zespół ma ogromne pragnienie, by służyć Bogu swoimi darami i talentami. Chcą opowiadać o Nim gdziekolwiek mają tylko okazję. Uczyń mnie sługą. To tytuł kolejnej pieśni. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant. Thank you.
Wszystko zaczęło się od tego, że na świecie pojawiła się Nikola, moja siostra. Bardzo była malutka, bo jej serce było nieprawidłowo zbudowane. Musiała przejść 2 operacje i dużo czasu spędziła w szpitalu. Przez kilka pierwszych lat życia bardzo często chorowała. Było nam jej żal, ale nic nie mogłyśmy zrobić. Kilka lat później usłyszałyśmy o innej malutkiej dziewczynce, która też urodziła się z wadą serduszka. Miała na imię Nela, tak jak ja. Jej rodzice zbierali pieniądze na bardzo kosztowną operację, żeby uratować życie swojej córeczki. Postanowiłyśmy im pomóc. Tak powstał pomysł, by zorganizować nasz pierwszy koncert charytatywny. Byłyśmy tym bardzo podekscytowane. Ustaliłyśmy, że każda z nas zagra jakiś utwór, którego nauczyła się w szkole muzycznej i że spróbujemy zagrać też coś razem. No i oczywiście zaśpiewać. Rozpoczęły się żmudne próby. Zaprosiłyśmy do współpracy naszych kolegów i rodzeństwo. Jednak ponieważ to my prowadziłyśmy całe to wydarzenie, nazwałyśmy naszą grupę Piątka. Efekty tego pierwszego koncertu bardzo nas zaskoczyły. Naszej publiczności bardzo się podobały utwory, które przygotowaliśmy. Domagali się bisu. Wszystkie nasze prace plastyczne sprzedały się na pniu. Zebrałyśmy dużo więcej pieniędzy, niż się spodziewałyśmy. Kiedy o naszym koncercie usłyszeli organizatorzy chrześcijańskiego festiwalu Hosanna, zaprosili nas, żebyśmy też tam wystąpiły. Czułyśmy się bardzo wyróżnione. Wyniknął jednak pewien problem. Musiałyśmy wymyślić dla naszego zespołu jakąś nazwę. I tak powstała Piątka dla Jezusa. Jezus mnie kocha, Jezus mnie kocha, Jezus mnie kocha, moja Biblia mówi mi to. Kiedy występujemy z innymi zaprzyjaźnionymi dziećmi, wtedy nasz zespół nazywamy Piątka dla Jezusa i Przyjaciele. Naszą pierwszą wspólną piosenką było Jezus mnie kocha. Od początku przyjęliśmy zasadę, że sami sobie akompaniujemy do wykonywanych utworów i gdyby nie to, że czasem musimy korzystać z elektrycznego pianina, w ogóle nie potrzebowalibyśmy prądu, a więc jesteśmy bardzo ekologicznym zespołem. Z czasem powstał pomysł, żeby jeździć z koncertami do domów opieki. Kiedy odwiedzamy takie miejsca, widzimy, jak mieszkańcy cieszą się z naszej wizyty. Wielu z nich ma łzy w oczach, gdy śpiewamy o Panu Jezusie i Jego miłości. Byłyśmy też w ośrodku, gdzie przebywają rodziny w trudnej sytuacji. Najczęściej mamy z małymi dziećmi. Gramy i śpiewamy też na różnych zjazdach i uroczystościach. Prawie na każdym nabożeństwie w naszym kościele akompaniujemy do wspólnych pieśni. Gdy szykowałyśmy pierwszy koncert, poprosiłyśmy ciocię Monikę Anulak, żeby nam pomogła. I tak została ona kierownikiem muzycznym naszej grupy. Choć nie bardzo lubi, gdy się ją tak nazywa. Na jeden z pierwszych występów wujek Ryś Augustyn zrobił dla nas piękne teczki na nuty, których używamy do dzisiaj. Mamy też swojego menadżera, Zuzię Śleszyńską. Ona organizuje i prowadzi nasze koncerty. Wierzymy, że granie i śpiewanie to nasza mała, wspólna misja. Śpiewajmy piosenkę dla Pana Boga, który stworzył świat i wszyscy możemy do Niego wołać Ojcze nasz.
przyjaciele Nikola, Mikołaj, Dominik, Ada i Enok. Ada i Enok mają ten niezwykły przywilej, by znać przepiękny język, jakim jest język hiszpański. A to dlatego, że ich tata pochodzi z Gwatemali, pięknego i ciepłego kraju. Przed Państwem pieśń pod tytułem Corazones Siempre Alegres. Reposando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Thank you.
Pokój mój i uwielbiam Cię to pieśni, które właśnie usłyszeliśmy. Ponieważ Boża miłość jest tak wspaniała, że ktokolwiek jej doświadcza, nie chce jej tracić. Boża miłość jest też tak ogromna, że może nią obdarować każdego, kto jej tylko zapragnie. Gdy mamy ją w sercu, wszystko traci jakąkolwiek atrakcyjność i sens. A kim jest dla Ciebie Jezus? Co On dla Ciebie znaczy? Czy chcesz Go wielbić zawsze? Czy jest On Twoją nadzieją? Wysłuchajmy kolejnych pieśni. Kolejna pieśń będzie zaśpiewana w 4 językach. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. Wezwać Ty mój pokrow, ach, rana i Тебя благословлю, Тебя я восхвалю, Тебя верю я. Pokrzepiasz mnie, gdy wzywam Cię, jesteś przy mnie, zwyciężasz zło. Tyś jest tu ciężko, będę ufać Ci. Pomagasz mi, gdy zabrawiasz radością. To pokrzepiasz mnie, dasz mi, gdy wzywam Cię, dasz mi moc, zwycięstwa. W zespole mamy nie tylko hiszpańskojęzyczne osoby. Nastia jest z Ukrainy. Bardzo szybko nauczyła się języka polskiego, ale teraz chciałaby uwielbić Boga pieśnią skomponowaną przez Oksanę Kozuń. Ja i Celiena. Заботе в твоей защите, в твоих руках. Ты помог мне встать с колен и дальше идти. Дал мне силы, дал мне веру, новую жизнь. Не забуду, помнить буду это.
dni uchodzi od niedzieli i gada. Время летит и проходят те воспоминания. Когда молчало, сердце кричало туда на небеса. Mieszkamy w pięknym miejscu, otoczonym wspaniałą przyrodą. Czasem spotykamy dzikie zwierzęta, które żyją w lasach i na polach dookoła nas. Wokół mamy przyjaznych ludzi, nasze podwórko jest duże i bezpieczne. Wiemy jednak, że większość dzieci na świecie nie ma takich dobrych warunków do życia, nauki i zabawy jak my. Szczególnie jest to widoczne w najbiedniejszych krajach świata. Tak na przykład jest w Bangladeszu. O tym kraju dowiedzieliśmy się więcej, kiedy do Polski przyjechał misjonarz dr Milan Moskala, pracujący tam od wielu lat jako dentysta. Bangladesz to państwo w Azji Południowej, położone nad Zatoką Bengalską i graniczące z zachodu, północy i wschodu z Indiami, a na południowym wschodzie z Birmą. Jest jednym z najgęściej zaludnionych i zarazem najbiedniejszych państw świata. Bangladesz pod względem powierzchni jest o połowę mniejszy niż Polska, a żyje tam ponad 4 razy więcej ludzi, prawie 160 milionów mieszkańców. Tak wielkie zaludnienie oznacza, że jest im po prostu bardzo ciasno. Na 1 km² żyje tam około 10 razy więcej ludzi niż w Polsce. Czy umiecie to sobie wyobrazić? Zamiast jednego sąsiada mieć ich 10? To się nie mieści w głowie! My wszyscy, czyli Piątka dla Jezusa i przyjaciele, uczymy się w domach. To znaczy, że nasze mamy i ciocie spędzają dużo czasu każdego dnia, pomagając nam nauczyć się tego, co będzie nam potrzebne w życiu i tego, co jest wymagane na egzaminach. Bardzo lubimy naszą szkołę w domu, ale wiemy też, że wiele dzieci na świecie w ogóle nie ma możliwości się uczyć. Jeśli ktoś im nie pomoże, nigdy nie będą umieli czytać, ani pisać, ani liczyć. Zdjęcia i opowieści doktora Milana Moskali pokazały nam, w jakiej biedzie żyją dzieci w Bangladeszu. Nasza starsza koleżanka Kasia miała możliwość na własne oczy widzieć tak zwane szkoły uliczne, organizowane przez doktora Milana dla najbiedniejszych dzieci w stolicy kraju, Dace. Takie szkoły nie mogą pomieścić wszystkich dzieci. Na zdjęciach widać, jak mało miejsca mają one w klasach. Nie mają ławek, biurek, ani nawet zwykłych stołów czy krzeseł, przy których mogłyby wygodnie siedzieć. Jeśli chcą się uczyć, muszą po prostu siedzieć na podłodze. Czasem taka szkoła mieści się na chodniku czy przy ruchliwej ulicy, ale jest to jedyna szkoła, w jakiej dzieci ze slumsów mogą się uczyć. Ich rodziców po prostu nie stać na to, żeby płacić za lepszą szkołę.
Ponad połowa ludności Bangladeszu to analfabeci, czyli ludzie, którzy nie umieją pisać ani czytać. Wiele milionów dzieci w tym kraju w ogóle nie chodzi do szkoły, a ogromna ilość innych dzieci może uczyć się tylko popołudniami, bo wcześniej muszą pracować. I wcale nie mogą się bawić. Cały swój wolny czas poświęcają na naukę, jeśli mają tyle szczęścia, żeby móc chodzić do szkoły. Te dzieci bardzo często przychodzą do szkoły głodne. W ich domach po prostu nie ma co jeść. A kiedy w brzuchu burczy, wtedy mózg się kurczy i trudno się czegoś nauczyć. Dlatego wujek Milan chce, żeby każde dziecko, które uczy się w jego szkole ulicznej, dostało chociaż jednego banana lub jakiś inny owoc dziennie. Właśnie w tym chcemy mu pomóc i na to zbieramy pieniądze. Wszyscy uczymy się w szkołach muzycznych. Wiemy, że Pan Bóg dał nam talenty, które możemy bez przeszkód rozwijać. To sprawia nam wielką frajdę. Dlatego chcemy ich używać, żeby przynosić Panu Bogu chwałę i ludziom dawać radość. I o ile to możliwe, pomagać tym, którzy są w potrzebie. Pamiętam czasy, gdy uczyłam się w domu, za co też jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna i dziękuję moim rodzicom za podjęcie tego trudu. Wiem, jakim jest to ogromnym błogosławieństwem móc uczyć się w domu i rozwijać w każdym obszarze życia. Jak widzieliśmy na filmiku, nie każdy ma taką możliwość. Nie każdy ma to szczęście, możliwości i środki. Radość daje nie tylko opowiadanie o Bogu, ale również sprawianie komuś radości. I uśmiech na czyjejś twarzy. Największym darem, jaki ludziom został dany, jest Chrystus. Bóg tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Otrzymaliśmy największy dar w historii wszechświata. My też mamy możliwość, by dać mały, przynoszący radość dar. Bóg tak ukochał świat, wielbić mego Pana chce oraz w mojej ojczyźnie. Zapraszam do wysłuchania. Or God so loved the world.
Pana chcę. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.
W domu ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. W niebie miejsce jest dla każdego. Duzi, mali, starsi i młodsi. Przed nami ci najmłodsi. Nikola i Mikołaj. O Nikoli już słyszeliśmy z pierwszego filmiku. Oboje poszli w ślad za swoimi starszymi braćmi i siostrami i chodzą do szkoły muzycznej. Oni również pragną uwielbiać Boga za to, co On dla nich robi i za to, jaki jest. Pan Jezus powiedział, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Piękny widok, gdy te najmłodsze pragną Go wielbić. Wspaniały Pan, prawdziwy Bóg, miłości dar, drogowskaz wśród naszych dróg. Thank you.
Kasia, miesiąc temu byłaś nie w Polsce, a w Bangladeszu. I widzieliśmy też filmik, który mówił o tym, jak tam jest. Powiedz nam, co to są te szkoły slumsowe? Szkoły slumsowe to są szkoły, gdzie dzieci z bardzo ubogich rodzin mają możliwość nauczyć się takie podstawowe rzeczy, jak czytać, liczyć, pisać. I takie dzieci nie mają dużej możliwości do przeżycia, ponieważ one są z bardzo ubogich rodzin. Wykorzystywane są w domach, gdzie nie ma jedzenia i od samego rana idą do marketów i żebrają. A kiedy zaczęły one powstawać? Zaczęło się to wtedy, kiedy dr Milan Moskala zaczął jeździć do Bangladeszu jako misjonarz. To było w 1998 roku. I zaczęli rozdawać jedzenie tym dzieciom z ulicy. Ale potem po pewnym czasie zrozumieli, że te dzieci nie potrzebują tylko jedzenia, ale potrzebują edukacji. Dlatego muzułmanie przyszli do nich, do adwentystycznych osób i zapytali się, czy moglibyście zacząć takie szkoły dla właśnie tych dzieci z ulic. I tak to się zaczęło. W 1999 roku powstała pierwsza szkoła, a nauczycielki to były osoby, które były asystentkami w klinice. I one zaczęły uczyć 2 godziny dziennie dla właśnie tych dzieci z ulicy. Ile jest takich szkół, gdzie są położone i ile obecnie uczy się tam dzieci? Obecnie jest 9 takich szkół. Powstaje właśnie 10. 7 z nich jest w samej stolicy Daki, a 2 są na obrzeżach. I razem jest 1100 dzieci we wszystkich szkołach. Na jedną szkołę przypada około 130 do 140 dzieci, więc to jest bardzo dużo. Widzieliśmy na filmiku kontrast polskich warunków do warunków Bangladeszu. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o tych warunkach? To jest nie do porównania, ponieważ nasze szkoły naprawdę są luksusem. Tam nie mają żadnych stołów, nie mają krzeseł. Mają tylko taką bardzo cienką wykładzinę z bambusów, na których siedzą, żeby nie siedzieli na betonie. To są pomieszczenia zamknięte, żeby też ochraniały przed deszczem, przed bardzo mocnym słońcem. No i co? Codziennie dostają te dzieci dostają jednego banana i garść kaszy. To jest na cały dzień, ponieważ w domu nie ma żadnego jedzenia. Wspomniałaś o bananie i też na filmiku widzieliśmy jabłka. Ile kosztuje taki jeden owoc dla jednego dziecka? Jeden banan kosztuje 4 taka. Mówi wam to coś? Za 1 złotych można kupić 6 bananów. Czyli za 1 złotówkę można dać na 1 dzień dla 6 dzieci pożywienie. To jest bardzo dużo, a dla nas tak mało. Co jest największą potrzebą takich dzieci? Największą potrzebą to chyba jest jedzenie, ale też takie podstawowe rzeczy, przybory szkolne, plecaki, ołówki, ale też coś na zimę, jak przychodzi zima. Milan Moskala często daje dzieciom koce, żeby mogły przetrwać tą zimną pogodę. Potrzeba też jest takie podstawowe higieniczne rzeczy, jak mydło, jak szczoteczka do zębów, jak pasta do zębów. Takie proste rzeczy, które my mamy na co dzień, a te dzieci nie mają, ponieważ nie mają żadnych pieniędzy, żeby kupić to. No tak, jak wchodzimy do polskich sklepów, to mamy wielki wybór, a tam brakuje nawet takich podstawowych rzeczy. Proszę, powiedz jakąś ciekawą historię z jakiegoś dziecka. Jest taki chłopczyk, Rafas, który przyszedł do jednej osoby z naszego kościoła. Miał wtedy 4 latka, ze łzami w oczach i powiedział, że jego marzeniem jest, żeby zostać doktorem i czy może zacząć chodzić do naszych szkół. I tutaj widać takie gorące pragnienie, że te dzieci chcą umieć liczyć, pisać, czytać, chcą coś zdobyć, ale tak mało jest możliwości dla nich.
I to dziecko przyszło ze łzami w oczach. Była też taka dziewczynka, której rodzice zginęli i miała tylko bardzo surową macochę. I bardzo chciała pójść do takiej szkoły, ale ta macocha jej zabroniła. Nie wypuściła ją z domu. To było bardzo smutne widzieć. A dlaczego nie wypuściła jej z domu? Ponieważ ta dziewczynka, mała dziewczynka, służyła w domu, sprzątała, robiła to, tamto. Była jakby służącą w tym domu. I ta macocha nie chciała jej wypuścić, żeby ta dziewczynka mogła się nauczyć i pójść dalej, zdobyć jakąś edukację. Zabroniła jej, ponieważ chciała ją uwięzić w tym domu. Tutaj widać naprawdę tą biedę i te dzieci, które naprawdę chcą się czegoś nauczyć, chcą coś osiągnąć, chcą choćby pójść do tej szkoły, żeby nauczyć się czegoś, żeby później pójść do jakiejś wyższej szkoły. To dlatego powinniśmy doceniać możliwości, jakie mamy edukacyjne. Jeśli pragniecie wesprzeć dzieci, które widzieliście na filmiku i o których też słyszeliśmy, to jest to teraz właściwy moment. Dary zostaną przekazane doktorowi Milanowi Moskali, a teraz dzieci przejdą i jeżeli macie taką ochotę, pragnienie i możliwość, to w imieniu tych dzieci chcielibyśmy wam serdecznie podziękować. Thank you.
Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Jeśli ktoś z internautów ma też pragnienie wesprzeć dzieci w Bangladeszu, to jest taka możliwość, żeby przelać pieniądze na konto bankowe Fundacji Źródła Życia, które możecie znaleźć na
stronie internetowej fzz.pl koniecznie z dopiskiem Pomoc dla dzieci w Bangladeszu. Pieśń, którą za chwilę usłyszymy, mówi o tym, że wierzymy, że już niedługo przyjdzie taki czas, o którym mówi Słowo Boże w ostatniej swojej księdze. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. O spotkaniu z wyczekiwanym Zbawicielem mówi także pieśń pod tytułem Niebo, której słowa napisała mama naszych wykonawczyń, a melodię siedząca przy pianinie Ola. Mamy nadzieję, że kiedy nasz Król i Zbawca powróci, będziemy mogli wszyscy, tak jak tu jesteśmy, zostać zabrani do Jego wspaniałego Królestwa. Panie, czekam na ten dzień, gdy powrócisz w chwale swej.
wszystkich przepełnia, radości pełnia, szczęście, które wiecznie trwa. W imieniu doktora Milana Moskali, wszystkich dzieci ze szkół slumsowych z Bangladeszu, organizatorów oraz wszystkich dzieci z zespołu Piątka dla Jezusa i Przyjaciele, chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Bogu, bo tylko przez Niego mamy możliwość się tutaj spotkać. Dzisiejszego wieczoru udało nam się zebrać 4785 złotych i 32 grosze. Dziękujemy. Na to możemy tylko powiedzieć amen i podziękować Bogu, bo jest On wspaniały. Dziękujemy Wam, drodzy Państwo, za przybycie oraz wszystkim internautom za udział w naszym dzisiejszym koncercie. Dziękujemy również Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej oraz Zborowi w Podkowie Leśnej za gościnę. Podziękowania kierujemy również do telewizji internetowej Nadzieja TV oraz Akustyka Danielowi Morozowskiemu. Przed nami ostatnia pieśń. Każdy może służyć Bogu. Każdy jest dzieckiem Bożym. Nie ma znaczenia, ile mamy lat. Każdy może działać ku chwale Bożej i może mieć udział w Jego dziele. A więc śpiewajmy piosenkę dla Pana Boga. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy i tak od siebie też chcielibyśmy Was zaprosić na niewielki poczęstunek, który znajduje się za drzwiami i chcielibyśmy też podziękować wszystkim internautom za to, że byliście, że oglądaliście i mamy nadzieję, że i dla Was był to błogosławiony czas. Dziękujemy w imieniu Piątki dla Jezusa i Przyjaciele. I tutaj też
I tutaj też takie prośba od zespołu, żeby pozdrowić Laurę, która jest w Stanach Zjednoczonych, a która też nauczyła dzieci większość tych piosenek. Także dziękujemy. I want to thank you, Laura, for teaching the children these songs, and we send greetings to you.